Dzień dobry, witam na kanale Król Kartonu, na kanale, na którym luźno rozmawiamy o tematyce opakowań kartonowych. W dzisiejszym dniu jestem w firmie Kegel pod Poznaniem. Link do ich strony będziecie mieć pod filmem, więc zapraszam do zobaczenia. I co oni tutaj mają? Oni tutaj mają sporo maszyn. Za chwilę zobaczymy kilka takich maszyn, kilka urządzeń, które mogą się Wam przydać przy rozpoczynaniu własnej produkcji. Pierwszą maszyną czy urządzeniem jest zaklejarka do kartonów. Z tego co widzę, bardzo fajna, bo po pierwsze jest mobilna na kółkach i bardzo łatwo tu ustawić. Co taka zaklejarka robi? Czyli jeżeli mamy już wyprodukowane opakowanie kartonowe, klapowe, z takimi klapami, żeby nie trzeba było za każdym razem taśmą urywać sobie kawałek taśmy i zaklejać i zamykać tutaj swój produkt, który jest w środku. Wystarczy po prostu położyć karton na tu stole podawczym i rolki czy tam pasek, który tutaj jest, zabierze ten karton, zaklei poza was. Zaraz zobaczycie, jak tutaj to działa. Bardzo fajnie i prosto, z tego co widzę, to się ustawia, bo tak naprawdę to tylko ustawiamy te rolki tutaj i pasek i jeszcze ewentualnie wysokość i jesteśmy gotowi do pracy. No to można ułożyć już. No i tak to właśnie działa. I mamy tutaj ładnie zaklejony karton. To akurat jest przeźroczysta taśma nałożona na jakąś inną taśmę, ale ładnie zakleja i bardzo szybko, w bardzo szybki sposób możemy zapakować nasz produkt, który przeznaczony jest tam do wysyłki, do jakiegoś przewożenia, czy nawet do magazynowania. Bardzo fajną rzeczą, którą niestety tutaj nie mają dzisiaj, bo zostało właśnie sprzedane, jest paskarka. Paskarka to jest w sumie obowiązkowa przy produkcji opakowań kartonowych, czyli kładziecie sobie 25 lub 50 sztuk opakowań i to Wam taką taśmą to spina. Teraz pokażę może mniej więcej, jak takie coś wygląda, spięte takie opakowania. A w tej firmie tutaj możecie takie coś dostać również i to, tak mówię, to jest obowiązkowa maszyna czy urządzenie do spinania, bo te opakowania, jak dostarczać, będziecie dostarczać do klientów, muszą po prostu być jakoś spięte i najlepszym sposobem, przynajmniej jakim ja znam, jest właśnie paskarka, bandownica, to się różnie to nazywa. No tutaj mamy kolejną maszynę czy urządzenie, tak zwane skin pack, czyli kładziemy karton, papier, no tekturę. Tutaj, jak widać, tu jest taka grubszy karton położony i owinięty folią. I kładziemy to tutaj i dzięki grzałkom, które tam są na górze, nam to po prostu tą folię obkurcza. To jest również fajne urządzenie służące do pakowania rzeczy, do transportu właściwie, nie? Bo to do transportu jest. No. Bardzo fajna sprawa. No tutaj mamy taką bardzo fajne urządzenie, tak zwaną etykieciarkę, czyli jeżeli mamy jakieś pudełko kartonowe, obojętne jakie, które oczywiście się zmieści tutaj w polu roboczym tej maszyny, wkładamy je i ono automatycznie nam nałoży etykietę. I to jest bardzo fajne, jeżeli wasi klienci oczekują, powiedzmy, jakiegoś nadruku czy informacji na kartonie, a nie jesteście w stanie nadrukować to, możecie po prostu nałożyć etykietę na pudełko. No i w taki właśnie sposób, czyli możemy mieć dowolne nadrukowane tutaj na rolce swoje własne logo, cokolwiek informacje o firmie. Wkładamy opakowanie tutaj, wkładamy, naciskamy, robi nam etykietę i tak po kolei każde opakowanie. A tu mamy półkę z zastrzywarkami. Tutaj jeżeli kojarzycie takie worki, powiedzmy 25-kilowe lub nawet większe lub mniejsze, na mąkę, cukier, czasami na psie żarcie tak zwane, one są zaszyte od góry i od dołu taką nitką. Znaczy niektóre, mówię, bo to tutaj też nie wszystkie. Szczególnie te z tego co ja przynajmniej kojarzę, kartonowe.
czy papierowe, przepraszam, mają taką nitkę i to taką zaszywarką to jest właśnie robione. Widzę, że tutaj mają kilka takich zaszywarek i te zaszywarki również służą do worków. No i to do papierowych. No, papierowych, jodowo. A, no właśnie. I bardzo fajna sprawa, bardzo fajna sprawa. Thank you.